chciałabym, abyśmy popatrzyli na tę liczbę i zastanowili się nad wartością cyfr, które się powtarzają. Która cyfra się tutaj powtarza w tej liczbie? Ta cyfra. Powtarza nam się trójka i tutaj trójka. Spójrzmy, na jakich one są miejscach. Zacznijmy od początku, od najprostszego miejsca. To jest miejsce jedności. Czyli tu mamy jedności. Tutaj dalej będą dziesiątki. Dalej będą setki. Tu będą tysiące. Tutaj dziesiątki tysięcy. Dalej setki tysięcy. A siódemka jest na miejscu milionów. Co po prawej stronie? W prawo mamy części ułamkowe. Tutaj jest miejsce części dziesiątych. Części dziesiąte. Tu jest miejsce części setnych. I tu jest miejsce części tysięcznych. Części tysięczne. W porządku. Zatem ta trójka to inaczej 3 razy 100 tysięcy. Jest na miejscu setek tysięcy. Zapiszmy. Tutaj mam 3 razy 100 tysięcy. 100 tysięcy. To jest inaczej 300 tysięcy. Jak zapewne się domyślasz, 300 tysięcy. Tutaj trójka jest na miejscu części setnych. Zatem to jest inaczej 3 razy ile? Części setne to jest inaczej 1 setna. Czyli to jest 3 razy 1 setna. Inaczej 3 setne. 3 setne. Bardzo dobrze. W ułamku dziesiętnym to by było 0,03. 3 setne. Odpowiedzmy zatem wspólnie na moje początkowe pytanie. Ile razy ta liczba jest większa od tej? Inaczej, przez ile musisz pomnożyć tą drugą liczbę, ten ułamek, aby dostać tę liczbę? Zwróć uwagę, że aby przejść z jednego miejsca na drugie w lewą stronę, mnożymy kolejne miejsca przez 10. Czyli tutaj mamy razy 10, tutaj też razy 10, kolejne miejsca są 10 razy większe, więc sprawdźmy, ile tych miejsc musimy przejść. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, 7 miejsc musimy przejść. 7 miejsc, czyli 7 razy musimy pomnożyć przez siebie dziesiątkę. 7 razy dziesiątka to inaczej 10 milionów. Sprawdźmy. 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10 razy 10 mam 7 dziesiątek, to jest 1 i 7 zer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To mamy 10 milionów. Czy naprawdę 3 setne mnożone przez 10 milionów da nam 300 tysięcy? Sprawdźmy. Pomnożę 3 setne. 3 setne przez 10 milionów razy 10 milionów. To będzie równe ile? Zwróć uwagę, że możemy tutaj skrócić. 10 milionów to jest inaczej 10 pierwszych. Mamy mnożenie ułamków. Możemy skrócić licznik z mianownikiem. Tutaj w liczniku 2 zera i tutaj 2 zera. Podzieliłam licznik i mianownik przez 100. I w tym momencie, zobacz, mam 3 razy 100 tysięcy, czyli 300 tysięcy pierwszych. 300 tysięcy pierwszych, a to jest równe 300 tysięcy. Zatem faktycznie 3 setne trzeba pomnożyć przez 10 milionów, aby otrzymać 300 tysięcy. Podsumujmy, odpowiemy na moje początkowe pytanie. Ta trójka jest 10 milionów razy większa od tej trójki.